Robimy sprzątanie takie sąsiedzkie naszej dzielnicy. Bardzo się cieszymy, że pogoda dopisała, bo za chwilę wyskakujemy do lasu z workami, posprzątamy nieco nasze sąsiedztwo, a później taka impreza integracyjna, mamy nadzieję, że frekwencja dopisze. Z inicjatywą tego spotkania wyszło takie stowarzyszenie, które tworzy się na Hynowie, Kolorowy Hynów. Co istotne, członkami tego stowarzyszenia są osoby, które są z różnej części tej dzielnicy. Bo niejednokrotnie mówiło o tym się, że jak stary, a nowy Hynów, pewien podział następuje. Dzisiaj to się zatraci. Chcemy tutaj wspólnie z mieszkańcami zrobić coś dobrego przede wszystkim dla naszego osiedla, czyli dla Hynowa. Wspierać ich we wszystkich działaniach, próbować spełniać nasze pomysły, próbować je realizować. No i naszym głównym celem to jest właśnie jak najbardziej jeszcze upiększyć, polepszyć, żeby nasze osiedle było po prostu coraz piękniejsze, ładniejsze i wspólnie nam się tutaj razem mieszkało dobrze i życzliwie. Pan Wiktor najwięcej wkłada w tą imprezę, jeśli chodzi o nie tylko prowiant, takie jak kiełbasa, specjalnie zupę zrobił, ale również części merytoryczne. Żeby nie było, gulasz sobie jest.